Cześć. Wyobraź sobie majestatyczną maszynę szybującą w przestworzach, zdolną do pokonywania kontynentów i oceanów w niespotykanym dotąd komforcie i luksusie. Oto Hindenburg, gigantyczny sterowiec, który miał zrewolucjonizować podróże lotnicze. Ale w ciągu zaledwie kilku minut to marzenie zamieniło się w koszmar. W dzisiejszym filmie opowiemy o tragicznej katastrofie Hindenburga, która nie tylko pochłonęła wiele istnień, ale też położyła kres erze sterowców. Dowiesz się również, dlaczego świat odwrócił się od tego innowacyjnego środka transportu i co dokładnie poszło nie tak tego pamiętnego dnia. Obejrzyj film do końca, by rozwikłać tajemnicę tej tragedii i zrozumieć, jak jedno wydarzenie na zawsze zmieniło bieg historii i lotnictwa. Hindenburg był uosobieniem triumfu niemieckiej technologii i myśli naukowej. W odpowiednim czasie, po dojściu narodowych socjalistów do władzy w Niemczech, Hugo Eckener, który był partnerem hrabiego Zeppelina i ojcem pierwszej na świecie linii lotniczej, zdołał przekonać Hitlera, że budowa i eksploatacja sterowców o niespotykanej dotąd mocy i wielkości może podnieść prestiż III Rzeszy. Adolf Hitler poparł pomysł, nakazując przyznanie funduszy na budowę nowych bliźniaczych sterowców LZ-129 Hindenburg i Graf Zeppelin. To miał być dopiero początek. Gdyby pierwszy etap tego ambitnego programu budowy sterowców zakończył się powodzeniem, plany przewidywały rozpoczęcie konstrukcji jeszcze bardziej imponujących sterowców pasażerskich, a nawet i wojskowych. Budowa Hindenburga rozpoczęła się w 1931 roku i trwała 5 lat. Nazywano go wtedy dumnym aniołem Nowych Niemiec. Jego wymiary przewyższały wszystkie istniejące sterowce tamtych lat. Długość 248 metrów, średnica 41,2. Na sterowcu zainstalowano 4 potężne silniki wysokoprężne firmy Daimler, których łączna moc wynosiła 4200 koni mechanicznych. Ponadto Hindenburg był w stanie unieść do 100 ton ładunku, 50 pasażerów i rozwijał prędkość do 135 km na godzinę. Maksymalny zasięg lotu wynosił niewiarygodne 14 tysięcy km. Na pokładzie sterowca zapewniono pasażerom najwyższy komfort. Znajdowała się tam 15-metrowa platforma widokowa, restauracja z fortepianem i sceną, przestronna czytelnia oraz palarnia. Posiłki były przygotowywane w kuchni wyposażonej w elektryczne urządzenia. Każda kabina wyposażona była w toaletę, łazienkę oraz dostęp do ciepłej i zimnej wody. Oczywiście wszędzie znajdowały się portrety feldmarszałka generała Hindenburga. Po tym jak Führer, któremu Hindenburg niedługo wcześniej przekazał władzę, Ta wygląda jakby grała was dubielem w Condon Challenge, nie? Niedługo wcześniej przekazał władzę, osobiście odwiedził sterowiec, na statku pojawiły się także i jego portrety. Kiedy Hugo Eckener projektował swój sterowiec, zamierzał wypełnić go helem. Gaz ten ma mniejszą siłę nośną niż wodór, ale nie był wybuchowy. Dlatego też inżynier musiał zwiększyć objętość przyszłego sterowca do naprawdę fantastycznych 200 tysięcy metrów sześciennych. Wypełniony helem Hindenburg był prawie niepodatny na uszkodzenia. Nawet przy bezpośrednim trafieniu mógł stracić co najwyżej 2 z 15 przedziałów gazowych. Projektanci obliczyli, że Hindenburg mógłby pozostać w powietrzu nawet z 6 lub 7 uszkodzonymi przedziałami. Obliczenia pozostały jednak obliczeniami, ponieważ w grę weszła polityka. W tym czasie jedyne złoża naturalnego helu znajdowały się w Teksasie. Amerykanie po objęciu władzy przez narodowych socjaldemokratów w Niemczech wykazali nieufność wobec szybko rozwijających się Niemiec i zdecydowanie odmówili sprzedaży helu. Kongres USA uchwalił nawet specjalną rezolucję dotyczącą tej kwestii. W rezultacie projektanci niemieckiego giganta powietrznego byli zmuszeni nadal używać łatwopalnego wodoru do napełniania powiększonych butli Zeppelina, stosując wszelkie dostępne środki bezpieczeństwa, które można określić jako bezprecedensowe. Ok,
Na mostku kapitańskim, w korytarzach, przedziałach ładunkowych, kabinach pasażerskich i innych pomieszczeniach sterowca zainstalowano najnowocześniejszy wówczas system gaśniczy. Cała załoga otrzymała specjalne mundury wykonane z materiału antystatycznego. W warsztatach Cepelina produkowano buty ze specjalnymi korkowymi podeszwami. Przy wejściu na pokład pasażerowie oddawali zapałki, świece, zapalniczki, a nawet latarki. Dla palących pasażerów wydzielono osobną kabinę z jedyną na pokładzie zapalniczką elektryczną w postaci hermetycznie zamkniętej skrzynki, która była wyposażona w system nadciśnienia. Przewoźnik na własny koszt oferował wszystkim szeroki wybór drogich cygar. Ze względu na ograniczenia wagowe, zamiast wanien oferowano prysznice, a wszystko co możliwe było wykonane z aluminium, w tym fortepian, wykonany specjalnie dla kabiny sterowca. W kadłubie znajdowała się restauracja z kuchnią, a także dwie galerie z pochyłymi oknami. Hindenburg przeprowadził swój inauguracyjny komercyjny lot z 37 pasażerami, 61 kg poczty i 1269 kg towarów od 31 marca do 4 kwietnia do Ameryki Południowej. Od lata 1936 roku Hindenburg rozpoczął regularne przeloty pasażerskie przez Atlantyk do USA i Brazylii. Sterowiec zyskał popularność jako środek transportu przez Atlantyk. Niemal wszystkie loty były wyprzedane z dużym wyprzedzeniem. Łącznie sterowiec wykonał 63 rejsy. Hindenburg odbył swój ostatni lot wieczorem 3 maja 1937 roku. Na pokładzie znajdowało się 97 pasażerów i załoga. Bilety kosztowały około $400. Opuszczając Niemcy o 20:15 i przekraczając Atlantyk, Hindenburg pojawił się nad Manhattanem 6 maja 1937 roku. Chcąc zadowolić pasażerów i zademonstrować sterowiec Amerykanom, kapitan statku skierował Cepelina tak blisko tarasu widokowego Empire State Building, że pasażerowie i goście mogli do siebie pomachać. Po okrążeniu miasta sterowiec skierował się w stronę bazy Lakehurst, gdzie miał wylądować. Przed godziną 16 dotarł do bazy. Do lądowiska od zachodu zbliżał się jednak rozległy front burzowy, a nadzorca bazy, Charles Rosendahl, nie zalecił kapitanowi Prusowi wykonania lądowania. Sterowiec przez jakiś czas leciał wzdłuż wybrzeża, czekając na zezwolenie do lądowania, podczas gdy front burzowy powoli przesuwał się na północ. O 18:12 ze stacji Lakehurst nadeszła wiadomość radiowa, że warunki pogodowe są odpowiednie do lądowania, w związku z czym Hindenburg ponownie skierował się w stronę bazy. O 19:08 otrzymał kolejną wiadomość z Lakehurst, radzącą mu jak najszybciej lądować. O 19:11 sterowiec zszedł na 180 metrów. Z ziemi amerykański dziennikarz Herbert Morrison relacjonował przybycie sterowca. O 19:20 sterowiec wyrównał lot, po czym z dziobu zrzucono liny mocujące. O 19:25 wybuchł pożar w tylnej części przed statecznikiem pionowym, nad 4. i 5. przedziałem gazowym. W ciągu 15 sekund ogień rozprzestrzenił się na 20-30 metrów w kierunku dziobu sterowca, po czym usłyszano pierwszą eksplozję. Pół minuty po rozpoczęciu pożaru Hindenburg uderzył w ziemię w pobliżu masztu. W katastrofie tej zginęło 36 osób, 13 pasażerów, 22 członków załogi i jeden członek personelu naziemnego. Wielu z nich zginęło w pożarze lub udusiło się tlenkiem węgla. Niektórzy próbowali wyskoczyć z płonącego sterowca, lecz ginęli wskutek upadku. Część załogi, w tym kapitan Max Prus, została przygnieciona do ziemi przez płonące szczątki kadłuba. Ciężko poparzeni zdołali wydostać się z wraku, ale 6 z nich zmarło kolejnego dnia z powodu poparzeń i obrażeń odniesionych w wyniku upadku. 76 lat po tym, jak dziesiątki ludzi zginęło w pożarze, a aktywna działalność sterowców pasażerskich została zawieszona, amerykańscy naukowcy ustalili prawdziwą przyczynę katastrofy Hindenburga. Według The Independent teoria, która wcześniej była uważana za jedną z wersji, została potwierdzona dzięki eksperymentom. Grupa naukowców z Southwest Research Institute z miasta San Antonio, znajdującego się w Teksasie, doszła do wniosku... Ale daliby wodór naszym, to by nie było pożaru. Amerykanie odpowiadają za tą wojnę.
wniosku, że pożar na pokładzie Hindenburga, który wkrótce po tragedii zaczął być nazywany niemieckim Titanikiem, był spowodowany elektrycznością statyczną, która powstała w wyniku zderzenia burzy z zewnętrzną powłoką sterowca i jego ramą. W tym samym czasie, z nieznanego powodu, na naszym sąsiadom, Niemcom, W pokładzie sterowca doszło do wycieku gazu, najprawdopodobniej z powodu uszkodzenia jednej z butli z wodorem. Gaz przedostał się następnie do szybów wentylacyjnych. Podczas uziemiania lin lądowania sterowca różnica potencjałów między statkiem powietrznym a zewnętrzną powłoką wywołała iskrzenie, co spowodowało zapłon mieszanki wodoru i powietrza na pokładzie Hindenburga. Katastrofa ta oznaczała de facto koniec komercyjnego użytkowania sterowców w transporcie. Firma Deutsche Zeppelin Reederei anulowała wszystkie planowane rejsy do Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Niemiecki rząd wprowadził zakaz transportu pasażerskiego sterowcami, ograniczając ich użycie wyłącznie do przewozu poczty i udziału w pokazach lotniczych na terenie kraju. Loty zagraniczne sterowcami, bez względu na cel, zostały zabronione. W czerwcu 1937 roku poprzednik Hindenburga, zbudowany w 1928 roku, sterowiec LZ Graf Zeppelin został przeniesiony do Frankfurtu, gdzie został umieszczony jako ogromny eksponat muzealny na wystawie poświęconej hrabiemu von Zeppelinowi oraz jego dziełom. Wykonał 590 lotów, przewiózł 34 tysiące pasażerów, a nawet podróżował do Arktyki. Kolejny sterowiec z serii LZ-130, choć ukończony, był używany wyłącznie do celów wojskowych i propagandowych. Wiosną 1940 roku oba sterowcy zostały zezłomowane na rozkaz ministra lotnictwa Hermana Göringa. Od straszliwej katastrofy minęło już prawie 100 lat, a zainteresowanie sterowcami nadal rośnie. Są one ponad trzykrotnie bardziej efektywne pod względem zużycia paliwa w porównaniu z obecnym transportem lotniczym, co jest silnym argumentem za ich szerokim zastosowaniem. W 2012 roku w Lakehurst, New Jersey w USA odbył się pierwszy lot testowy największego na świecie statku powietrznego, nowoczesnego sterowca o nazwie Airlander. Jego koszt wynosi około 60 milionów funtów, a jego parametry robią wrażenie. Współczesny odpowiednik, wydawałoby się, dawno zapomnianych sterowców jest w stanie poruszać się z prędkością do 150 km na godzinę, jednocześnie może pozostawać w powietrzu przez 5 dni bez przerwy i lądować zarówno na powierzchni ziemi, jak i na powierzchni wody. Ładowność statku wynosi 10 ton. Airlander ma 92 metry długości, co czyni go największą obecnie maszyną latającą świata, przewyższającą nawet największe samoloty. W przeciwieństwie do tradycyjnych sterowców, Airlander wykorzystuje połączenie helu i siły nośnej aerodynamicznej, dzięki czemu jest bezpieczniejszy i bardziej wydajny. Sterowiec został zaprojektowany i zbudowany przez... Dobra, kto chciałby, żeby mu ten Airlander do dupy wleciał? Kto by go chciał przyjąć w tak zwany AIM? Hybrid Air Vehicles, brytyjską firmę, której celem jest ożywienie zainteresowania sterowcami jako wielozadaniowymi statkami powietrznymi. Firma miała w planach wykorzystanie sterowców w różnych dziedzinach, takich jak umożliwienie dostępu do odległych obszarów, dostarczanie pomocy humanitarnej, reklama komercyjna oraz czarterowe podróże dla zamożnych klientów. Niestety 18 listopada 2017 roku Airlander uległ wypadkowi i rozbił się w hrabstwie Bedfordshire w Wielkiej Brytanii. Sterowiec oderwał się od masztu cumowniczego i następnie rozbił na polu. Trochę wolne są, nie?